Siemaneczko, witajcie, z tej strony wujek Gamejs, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam 5 ciekawostek i porad dotyczących Brawl Stars. A więc zaczynajmy. Andrzeju, intro proszę. A więc, pierwszą złotą poradą będzie typowy Janusz. Pierwszą złotą poradą będzie typowy Janusz, nie to chciałem powiedzieć. Pierwsza porada dotyczy coinów. Warto zostawiać coiny, a nie wydawać się w sklepie. Dlaczego? Dlatego, że każdy z naszych bohaterów wymaga ulepszenia właśnie za coiny. Coiny zdobywa się bardzo ciężko. Jedynie z skrzynek, no można oczywiście dokupić coiny, ale jeżeli nie chcecie grać pay to win, warto je zaoszczędzić. Nie warto natomiast kupywać, słuchajcie, powerpointsów. Powerpointsy również można zdobywać ze skrzynek i jest to lepszy sposób niż kupywanie powerpointsów za gotówkę. Ponieważ naprawdę, ale to naprawdę, im wyższy poziom, tym drożej to kosztuje i będzie bardzo ciężko uzbierać wam coiny na ulepszenie swoich bohaterów. Przede wszystkim, słuchajcie, coiny warto zostawiać i zbierać, a nie wydawać w sklepie. Oczywiście, jeżeli zdarzy się sytuacja, że brakuje wam 5, ale koniecznie chcecie ulepszyć tą postać i będziecie to mieli, nie wiem, no, 9 coinów za 18 monet, to jeszcze nie jest dobra cena. Można by nawet trafić za 10 monet, nieraz 15 coinów, więc oferty mogą być dużo lepsze. Bardziej opłaci się kupić coś takiego i ulepszyć postać. Wtedy jak najbardziej, słuchajcie, ale kupywanie teraz za 300 coinów, 150 powerpointów dla na przykład Shelly jest całkowicie bez sensu. Będę miał powerpointy, a nie będę miał niestety gotówki, żeby ją ulepszyć. Przechodzimy zatem do drugiej złotej porady. Słuchajcie, gemsy tak samo możecie zdobywać z skrzynek, czyli to są dodatkowe nagrody, które mogą wypaść w skrzynkach i szanse na to są dosyć niewielkie. Zaraz zobaczymy jakąś przykładową skrzynkę w Big Boxie na przykład. Szanse na wyciągnięcie innych rzeczy niż, słuchajcie, tokeny, to jest tak, 20%, 25% szansy na event ticket. Event tickety, zaraz do tego przejdziemy. 9% szansy na gemy, czyli tylko 9% szansy na to, żeby dostać dodatkowe gemy. Natomiast jeżeli już mamy gemy, co warto kupywać za gemy w takim układzie? Za gemy bardzo, ale to bardzo opłaca się kupywać double token. Za double tokeny otworzymy jak najwięcej skrzynek. Im więcej skrzynek otworzymy, tym szybciej możemy wylewować nasze postacie na wyższe poziomy. Więc tak, przede wszystkim opłaca się kupywać double gemy. A co jeszcze warto kupować oprócz double gemów? Oprócz double gemów warto kupywać tikety. Taki event jak teraz ja mam, czyli to 18 tiketów w jednym pakiecie, powinien się trafiać mniej więcej raz na tydzień. Więc raz na tydzień wydać sobie te 20 gemów jest warto. A do czego służą event tokeny? Event tokeny, słuchajcie, używa się do grania w specjalnych na przykład trybach. Na przykładu mamy tutaj akurat Robo Rumble. Teraz jeżeli zwiększę ilość wydanych tokenów na mecz, na przykład 20, dostanę 20 razy więcej coinów za przejście Robo Rumble, znaczy za przejście. W Robo Rumble nie można przejść, tutaj trzeba po prostu przetrwać jak najdłużej. Im dłużej przetrwam, tym więcej coinów dostanę. Tokenów, przepraszam. Tym więcej tokenów dostanę. Jeżeli wezmę to razy 20, to przy 6 minutach Robo Rumble, co jest naprawdę dużym wyczynem, dostałbym lekko 1000, czyli 10 skrzynek do otwarcia, słuchajcie. 10 skrzynek to już jest naprawdę całkiem sporo. Dużo dojdzie nam dzięki temu końców. No i mamy też całkiem spore szanse wydropić jakiegoś brawlera. Aczkolwiek dobra, no może szanse nie są takie duże, bo wydroplenie brawlera to inna bajka. Jak pokazywaliśmy wcześniej, weźmiemy sobie skrzynkę. Cześć Kali, żegnaj. Wydropienie brawlera to na przykład Rare Brawler 2,68%. Super Rare Brawler 1,20%. Epicki Brawler tylko 0,5%. Mityczny, jak to głupio brzmi, co? Mityczny Brawler. Wow. 0,24% i Legendary Brawler to tylko 0,11%, czyli szanse, ale to szanse są naprawdę małe, natomiast przy 10 skrzynkach jest jakiś tam szansa na coś ciekawszego, słuchajcie. Na pewno zdecydowanie niż przy jednej skrzynce. Przejdźmy zatem do trzeciej porady. Trzecia porada, dużo osób się pyta na live, a jak połączyć Supercell ID? To jest bardzo proste, słuchajcie. Za połączenie Supercell ID otrzymacie skin do Barlea. To jest właśnie ten skin i co by nie powiedzieć, no jest to chyba trochę odwołanie jednak do Wizarda od innej gry Supercella. Jakby ktoś nie wiedział, to puszczam oczko.
Tak. Jest to odwołanie do innej gry Supercella i za to, że zalogujemy się przez Super ID, nawet nie musimy posiadać Barley'a, ponieważ dostaniemy go za darmo. Jak to zrobić? Wchodzimy tutaj, w menu, w prawym górnym rogu i tu jest Supercell ID guziczek. Ja jestem połączony, ale jeżeli rozłączymy się... Proszę bardzo, mógłbym się teraz wylogować. Jak się rozłączymy, to wyskoczy nam to okienko i tutaj podajemy swój adres e-mail. Jeżeli nie mamy konta założonego, to możemy założyć konto też również z tego okienka. Wystarczy się zalogować, podać adres e-mail. Na adres e-mail przyjdzie nam PIN. 6-cyfrowy PIN. Za każdym razem, jak będziecie się logować do jakiejś gry Supercella, będziecie potrzebować tego PIN-u. Więc za każdym razem on będzie przychodził na waszego maila. Po otrzymaniu go... Klikamy jeszcze raz, logujemy się. Cześć Kuba i żegnaj. Logujemy się i to wszystko. To wszystko, co trzeba, słuchajcie, zrobić, żeby dostać te nagrody. Przejdźmy już dalej, do kolejnej porady. Teraz zupełnie na promocji, w poradzie numer 4 sprzedam wam aż dwie porady. Zaczniemy sobie jakiś mecz na Game Grabie i będę tłumaczył tak powolutku, o co mniej więcej z tym wszystkim chodzi. Dwie rzeczy są bardzo istotne. Wiadomo, że żeby osiągnąć jakąś większą liczbę pucharków, będziesz musiał grać różnymi postaciami. I to jest całkiem spoko. Natomiast każda postać posiada dwie cechy. Bardzo ważne i dosyć istotne cechy. Takie jak zasięg i czas przeładowania strzału. Do każdej postaci niestety będziemy musieli wyuczyć się tych umiejętności, bo... Jak Shelly na przykład ma bliski, natomiast dosyć szeroki strzał, tak na przykład postać, którą gram w tej chwili, no posiada też szeroko dostępny strzał, natomiast rozrzut jest całkowicie inny niż u Shelly. Nie jest tak scentralizowany, nie jest tak skupiony i jest to dosyć problematyczne przesiąść się tak od jednej postaci do drugiej. Co jeszcze nam da to, że będziemy znać rozrzut i zasięg każdej z tych postaci, tak? Bo każda postać jest w zasięgu, można by było opisać na pewno w ilości pikseli na ekranie, czyli od piksela, załóżmy, nie wiem, o kurde, od 10 do tam 40 pikseli, czy tam kratek, tak jak to było w Clashu na planszy. Taka wiedza na temat zasięgu każdej postaci pozwoli nam przetrwać. Pozwoli nam przetrwać, ponieważ będziemy wiedzieli, że jeżeli uciekamy przed postacią, która ma wąski zasięg, ale umie celować tylko i wyłącznie na wprost, wiemy, że wystarczy zwiewać na boki, żeby unikać obrażeń. Natomiast jeżeli będzie przed nami stała Shelly, to wiadomo, że nie mamy co do niej podchodzić na blisko, jeżeli nie jesteśmy na przykład, nie gramy Bulim. Bully na pewno poradzi sobie z Shelly, pod warunkiem, że ta nie ma super umiejętności, wtedy największe szanse na wygranie będzie miała jednak Shelly. Druga istotna rzecz, o której trzeba jeszcze pamiętać. Jeszcze raz sobie zagramy, żeby się nie nudzić w międzyczasie. Druga istotna rzecz, o której trzeba pamiętać, to szybkość przeładowania każdej postaci. Każda postać ma inny czas przeładowania swojej amunicji. Nie warto jest strzelać w pusto, po prostu, żeby odstraszyć na przykład wroga. No może nie tak, może nie warto, to zbyt duże określenie. Trzeba przemyśleć każdy ze swoich strzałów. Nie ma co strzelać na wpust, na ślepo, tylko i wyłącznie, żeby sprawdzać krzaki, bo nie zawsze jest to pomocne. Okej, w trybie solo, tam showdown jak najbardziej ma to swoje zastosowanie. Natomiast w takim trybie jak game grab, no tutaj warto zaczekać i wycelować bezpośrednio w przeciwnika. No bo chodzi o co? Chodzi o to, że przeciwnik był jak najsłabszy i nie dał rady podnieść naszych gemów. No i tutaj na przykład bardzo źle zrobiłem i wlazłem do krzaka, mimo że wiedziałem, że ona tam stoi. No i nie miałem szans wygrać z nią tak naprawdę w takim pojedynku. Często na pewno zdarzy się tak, że zginiecie wyłącznie dlatego, że skończyła się wam amunicja. A gdybyście zostawili ten jeden strzał więcej, mielibyście lepsze szanse na wygraną. Jeżeli chodzi o game graba, to warto jeszcze pamiętać, że nie tak jak w tej chwili. Ja mam 10 tutaj diamentów, no nie było innej opcji, więc musiałem podnieść te 10 diamentów samemu. Ale to nie jest dobra strategia, żeby jedna osoba trzymała wszystkie wasze gemy w tym trybie. Dlatego, że jak ja zginę, to tak już mamy koniec gry po prostu. No i właśnie. Ojo, my wygrywaliśmy, ja miałem 10 gemów, wystarczyło mnie zabić i to już dało przewagę przeciwnikowi. Jeszcze jedna zasada, o której tutaj mogę wspomnieć i warto jest wspomnieć, to przemyślane śmierci. Słuchajcie, umrzeć w takim trybie jak na przykład Game Grab, to wcale nie wstyd.
Najważniejsze jest, żebyś to umarł ty, a nie koleś, który trzyma wam 10 gemów. Więc zasłonięcie go własnym ciałem jest bardzo dobrym pomysłem na zdobycie dodatkowych pucharków. Kolejna porada, która przyda się wam w każdym trybie, nieważne jaki to będzie tryb, to nauczcie się pojedynków jeden na jednego. Jak wspomniałem wcześniej, jedna postać ma takie ataki, druga takie, no i nie każda postać jest dobra do pokonania wszystkich pozostałych postaci. Oczywiście z odrobiną sprytu i trochę wdzięku możecie wygrać większość pojedynków, no bo wiadomo, ludzki błąd, rzecz ludzka, ludzki błąd, rzecz ludzka, Boże, mój ty Panie Boże. Każdy popełnia błędy, nawet ktoś, kto gra bardzo długo daną postacią i ma naprawdę wiele puch, też może mieć gorszy dzień i popełnić błąd. I wykorzystując ten błąd, oczywiście możemy wygrać. Ale jeżeli podchodzę bullying do Shelly, która ma swój super atak, mam bardzo, ale to bardzo marne szanse na wygraną. I warto o tym pamiętać, a nie wchodzić jak głupek, po prostu nie zwracając na nic uwagi, wpadając w każdy pojedynek, nie? Ja powiedziałem nie. Tak, ja powiedziałem nie. W każdym razie nie warto, tak jak teraz na przykład tutaj Leon. O, jak wleciał, tak jak wleciał właśnie przed chwilą Leon i został po prostu zgnieciony. Właśnie nie stosował się do moich porad. Okej, dobra. Udało nam się. Patrzcie, każdy z nas ma mniej więcej tą samą ilość diamentów, dzięki czemu, nawet jeżeli nas zabiją, to od razu nie stracimy naszego pierwszego miejsca. Będzie nam łatwiej to po prostu wygrać. Nie będzie tak, że oni nagle zyskają 10 gemów i odejdą sobie na bok i zgarną tak naprawdę wszystko, czyli wygrają cały mecz. Trzeba nauczyć się pojedynkować. Trzeba też zwracać uwagę, jaka postać do danej planszy jest najlepsza. Jeżeli macie ochotę posłuchać o takim zestawieniu, która postać jest najlepsza do jakiej mapy, to dajcie oczywiście znać w komentarzach. Mam nadzieję, że te początkujące porady choć trochę wam się przydadzą i zmienią trochę wasz tok myślenia na temat grania w Brawl Stars i pomogą wbijać większą ilość pucharków. Z tej strony był wujek Kamyz, a na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemaneczko!